Benito Mussolini, przywódca faszystowskich Włoch w trakcie II wojny światowej i twórca samego faszyzmu. Bez wątpienia najgorszy przywódca tej wojny nie pod kątem moralnym, tylko pod kątem zarządzania. Włosi byli wrzodem na tyłku państw osi. No, co zrobić? Posłuchajcie o największych wpadkach Mussoliniego. W poprzednich dwóch odcinkach opowiadałem o Hitlerze i Stalinie. I tam mówiłem o ich błędach w kontekście, gdyby zrobili inaczej, to byłoby dla nich lepiej. W przypadku Mussoliniego. Raczej trzeba powiedzieć, gdyby się nie urodził, to byłoby dla niego lepiej. Ale się urodził i posłuchajcie o głupotach, które zrobił. Atak na Egipt. 13 września wojska włoskie pod dowództwem marszałka Graziniego przekroczyły granicę z Egiptem. Po krótkotrwałych walkach Brytyjczycy, ponosząc niewielkie straty, wycofali się o kilkadziesiąt kilometrów. 16 września Włosi zajęli miasto Sidi Barani i walki na froncie ustały. Grezjani wstrzymał ofensywę, czekając na podciągnięcie zaopatrzenia, co świadczy o słabym przygotowaniu armii do najazdu na Egipt. Tymczasem do Egiptu zaczęło docierać zaopatrzenie, ale do wojsk brytyjskich. 17 września brytyjskie bombowce zbombardowały Sidi Barani i Bengazi. Pomiędzy włoskimi wojskami i siłami aliantów pozostał 80-milowy pas ziemi jej pomiędzy Sidi Barani a umocnieniami w Marsa Matruch. Mussolini niby wysłał tych swoich żołnierzy do Afryki, a ci absolutnie sobie nie poradzili. Wykorzystując nieobsadzoną przez Włochów lukę w ich froncie na pustyni, a następnie wychodząc na ich tyły, zajęto po kolei siedem fortów które pozostawały bierne aż do chwili ataku. Wzięto w nich do niewoli prawie 40 tysięcy włoskich jeńców. Do 15 grudnia Brytyjczycy całkowicie wyparli Włochów z Egiptu, biorąc kolejne kilkanaście tysięcy jeńców. Tyłek Mussoliniemu uratował dopiero Adolf Hitler i jego Afrika Korps. Gdyby nie to, to dla Włochów wojna skończyłaby się przedwcześnie. Atak na Grecję. Konflikt zbrojny zapoczątkowany atakiem Włoch 28 października 1940 roku. Po początkowych sukcesach atakujących z terytorium Albanii wojsk włoskich, Grecy przeprowadzili skuteczną kontrofensywę, odrzucając przeciwnika przez granicę kraju. Kolejna wielka porażka włoskiego faszyzmu. Była to samodzielna inicjatywa Mussoliniego, pragnącego wyrównać z Grecją rachunki sięgające czasów I wojny światowej. Dużą rolę odgrywał też narastający od paktu Ribbentrop-Mołotow brak zaufania wobec intencji niemieckich, a także dramatyczna potrzeba sukcesu militarnego. Włochy musiały udowodnić swoją przydatność jako sojusznik III Rzeszy. Niestety albo stety, Włosi dostali w tyłek, a Hitler musiał ponownie ratować tyłek swojego lekko upośledzonego przyjaciela Mussoliniego. Wplątanie Niemiec w bałkańską awanturę przesunęło termin rozpoczęcia operacji Barbarossa. Decyzja okazała się brzemienna w skutkach, gdyż dwa miesiące, o które przesunęło, to atak Na Związek Radziecki okazały się bezcenne, ponieważ właśnie dwóch miesięcy zabrakło Hitlerowi na pokonanie Stalina. Kto wykazał się większą głupotą atakując Grecję Hitler czy Mussolini? Ocencie już sami. Operacja Barbarossa. Agresja III Rzeszy na Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w trakcie II wojny światowej była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Na front oczywiście trafili również Włosi. Pierwsze oddziały strzelców albejskich znalazły się w rejonie Wark 26 czerwca. Pod koniec roku jego siły wyniosły około 60 tysięcy żołnierzy zgrupowanych w trzech dywizjach. I komponencie lotniczym walczącym w rejonie Doniecka. A przełomie 1941 i 1942 roku, Mussolini postanowił wbrew opinii dowódców o wysłaniu na front wschodni dodatkowych siedmiu dywizji, przekształcając korpus w 8 Armię Włoską, wchodzącą w skład Grupy Armii B, w jej ofensywie w kierunku Stalingradu. Mussolini chciał za wszelką cenę pokazać Hitlerowi, że jest godnym sojusznikiem. Ósma armia została rozbita pod koniec 1942 roku w trakcie radzieckiej operacji Uran, mającej na celu okrążenie wojsko-osi w rejonie Stalingradu i do lutego 1943 roku jej resztki zostały odesłane do Włoch celem uzupełnień i przeformowania. Z wielkiej militarnej potęgi Mussoliniego zostało to co zawsze nic. Operacja Husky. Operacja Husky to kryptonim inwazji na Sycylię przez wojska aliantów w czasie II wojny światowej. Wtedy to autorytet Mussoliniego całkowicie upadł. 25 lipca 1943 roku, po raz pierwszy od czasu wypowiedzenia wojny aliantom, zebrała się Wielka Rada Faszystowska. Miano przedyskutować bieżącą niekorzystną sytuację i podjąć kroki zaradcze. Nieoczekiwanie nawet dla aliantów, Rada postanowiła usunąć Mussoliniego ze stanowiska premiera. To był moment, w którym Mussolini powinien honorowo przyznać moja wina, przepraszam, usuwam się w cień. Ten jednak udał się do króla, prosząc o wsparcie. Ten jednak odmówił, a zaraz potem kazał strażnikom aresztować Mussoliniego. W konsekwencji został on zdemisjonowany ze stanowiska premiera przez Wielką Radę Faszystowską, Włosi ukryli Mussoliniego i znowu Hitler musiał ratować mu tyłek. Włoska Republika Socjalna, istniejąca w latach 1943-1945, marionetkowa republika, a właściwie marionetkowe państwo we północnych Włoszech, zostało utworzone przez Benito Mussoliniego przy pomocy Niemców po obaleniu rządów faszystowskich we Włoszech. Pytanie. Po co? Mussolini rozwalił jedno państwo i został aresztowany. Niemcy go uratowali i utworzyli dla niego drugie państwo, a ten je ponownie rozwalił i został aresztowany. Tym razem jednak nie przeżył. Włoska Republika Socjalna została zlikwidowana po wybuchu powstania, którego uczestnicy zamordowali Mussoliniego. Właściwie zginął sam na własne życzenie. Udział w II wojnie światowej. Można powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, bo Hitler non stop ratował tyłek. Pytanie, po co tam w ogóle walczyć Włochom? To była seria porażek, a gdyby zachowali neutralność, czy nawet tylko polityczny sojusz z Hitlerem, to istnieliby sobie spokojnie, a Mussolini'ego i tak by pewnie zamordowali, bo był świrem. No ale Mussolini swoimi fantazjami sprowadził śmierć na wielu Włochów. No i na co to? Zupełnie bez sensu. Religijność, a raczej jego rozdwojenie jaźni początkowo Mussolini, zmierzał w stronę ateizmu. Jako autor prac pod tytułem Nie ma Boga i Metresy Kardynała jeszcze w 1920 roku drwił z dogmatów religijnych, a ludzi pobożnych traktował jak chorych. Atakował przy tym także kler, nazywając księży czarnymi mikrobami i czyniącymi również wiele szkód jak prądki gruźlicy. Dwa lata później stwierdził, że kościół to silny sojusznik, więc zaczął wprowadzać się. W ich łaski i wypowiadać się o nich pozytywnie. Stwierdził, że katolicyzm stanowi wielką potęgę duchową i moralną, zaś w Nowym Testamencie jest wiele prawd. Powiedział o tej księdze nawet, oto najmądrzejsza książka, jaką znam. Kardynał Achille Ratti, przyszły papież, powiedział o nim, Mussolini to wspaniały człowiek. Po dojściu do władzy Mussolini wprowadził naukę religii, a w klasach polecił zawieszenie krzyży. Nakazał zwrócić skonfiskowane dobra kościołowi i przyczynił się do uratowania od bankructwa Banco di Roma, któremu kuria i wielu duchownych powieszyło swoje oszczędności. Jak to człowiek dla władzy i pieniędzy w ciągu dwóch lat potrafi zmienić swoje poglądy, prawda? Faszyzm, o ile najgorszy system gospodarczy obowiązywał bez wątpienia w Związku Radzieckim, tak faszyzm był najgorszą ideologią. I tak, drodzy pseudonarodowcy, nazizm to też faszyzm. Tylko jego niemiecka odmiana, tak jak stalinizm to rosyjska odmiana faszyzmu, a maoizm to chińska odmiana faszyzmu. Wiem, prawda boli. Funkcjonariusze partii pełnili jednocześnie funkcje państwowe, ograniczone zostały swobody obywatelskie, panował terror, powszechna była inwigilacja. Muszę rozwijać temat. Ustasze. Chorwacki ruch faszystowski w okresie II wojny światowej, organizacja terrorystyczna i członkowie Ustasze byli odpowiedzialni za śmierć setek tysięcy obywateli Jugosławii, w szczególności Serbów. Ruch podkreślał potrzebę budowy czysto rasowej Chorwacji, dopuszczał prześladowania i ludobójstwo Serbów, Żydów oraz Romów. Ustasze byli nacjonalistami i fanatycznymi katolikami, utożsamiali katolicyzm z chorwackim nacjonalizmem. Deklarowali, że wyznania katolickie i muzułmańskie są religijne. Ligiami narodu chorwackiego. Islam Bośniaków postrzegali jako religię, która trzyma prawdziwą krew Chorwatów. Co do tego ma Mussolini? Mussolini, już przed 1939 rokiem, porzucił poparcie dla Ustaszy i dążył do poprawy stosunków z Jugosławią, obawiając się, że dalszy wrogi kurs wobec Jugosławii spowoduje włączenie Jugosławii do niemieckiej strefy wpływów. Mimo to wcześniej Chorwacja miała silny związek z Włochami Unią Personalną, zaś sam Mussolini gdzieś tam po cichu wspierał ustaszy. Historycy są zgodni, że gdyby nie Mussolini, być może ustasze nie zaszaleli aż tak bardzo. Wojna włosko-abisyńska, jeden z największych w historii konfliktów o podłożu kolonialnym, był wynikiem włoskich dążeń do stworzenia jednolitej kolonii obejmującej Abysynię i wcześniej już należące do Włochów Erytreu i Somalii włoskie opanowania źródeł Nilu błękitnego i licznych eksploatowanych dotychczas w minimalnym stopniu bogactw naturalnych oraz Pomszczenia klęski doznanej podczas najazdów w 1896 roku pod Aduą. Wojna ta jest czarną plamą w historii Włoch. Włosi gromadzili gazy bojowe w Afryce Wschodniej blisko 10 lat. Użycie środków chemicznych w wojnie zatwierdził Mussolini. Użycie gazów bojowych było zakazane przez protokół genewski z 1925 roku. Pierwsze bojowe użycie gazów bojowych miało miejsce 22 grudnia 1935 roku. Marszałek włoski użył gazu bojowego wielokrotnie w w dniach 20-24 stycznia 1936 roku zabito 8 tysięcy żołnierzy etiopskich w bitwie pod Tembien. W tym 1082 zginęło od gazu bojowego. Użycie gazu starano się zachować w tajemnicy, lecz zostały one ujawnione światu przez międzynarodowy Czerwony Krzyż i zagranicznych obserwatorów. Reakcją na ich informacje o zbrodniach były omyłkowe bombardowania Czerwonego Krzyża. Nie mówię oczywiście, że Etiopczycy byli lepsi, bo dopuszczali się mordów i brutalnych egzekucji, ale to nie jest powód, żeby traktować ich bronią chemiczną, która była zakazana. Gdyby się Mussolini powstrzymał od tego, wyszedłby z tej wojny jako dobry, a nie jako jeden ze złych.